Co w miłości do końca tego roku, kochani? Co nowego? Zobaczmy w kartach. Lenormanda, pierwsza grupa. I obelisk kwarcu różowego. Oraz grupa druga, karty Tarota, talia niemiecka i obelisk kwarcu górskiego. Wybierzcie sobie grupę, która Wam się podoba lub karty, które preferujecie. Ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie i zostańcie moimi subskrybentami. Oczywiście dajcie łapkę w górę oraz moi kochani, zostańcie ze mną codziennie. Mam premierki na różne tematy, stawiam tutaj karty. Zapraszam również na wróżby indywidualne. E-mail na moim kanale. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli karty Lenormanda. Co nowego w miłości do końca tego roku? Zapraszam serdecznie na wróżby prywatne. Czekanie tylko 1 do 3 maksymalnie dni. Od razu umówimy termin wróżby. Wyślę Wam również poprzez e-maila chętnie opcje takich wróżb. Zapraszam serdecznie. Co nowego w miłości? Pies. Schody na rozdrożu dróg. Zegar. I w przełożeniu mężczyzna, osoba Wasza ukochana. Czyli osoba, o której myślicie, za którą tęsknicie, w której jesteście być może zakochane, podkochane, tutaj jest Wasza osoba ukochana. Przypominam, niezależnie od płci. Może to być kobieta, może to być mężczyzna, zależy od Waszych konstelacji. Tutaj jest to wierny przyjaciel, któremu możecie zaufać, który rzeczywiście jest tutaj być może Waszą bratnią duszą. Być może jest też relacja przyjaźń plus, jeśli taką preferujecie, jest ta osoba na rozdrożu dróg lub wy jesteście na rozdrożu dróg, nie wiecie co wybrać, w którą stronę pójść, czy w prawo, czy w lewo, czy te otworzyć drzwi, czy te, czyli nie wiecie co dalej z tą relacją, co dalej, jaką podjąć decyzję i też się wahacie bardzo lub też osoba ukochana się waha i nie wie co zadecydować, jaką podjąć właśnie decyzję. Jest tu jakaś nerwowość, być może presja czasu. Chcecie, żeby szybko się tutaj coś rozstrzygnęło, ale musicie dać tym sprawom po prostu się toczyć, tak jak wszechświat to po prostu układa i dajcie temu czas, tak? Nie naciskajcie, nie róbcie żadnej tutaj czasowej presji. Pozwólcie, by ta osoba ukochana wasza, która myśli bardzo intensywnie nad tą relacją, nad podjęciem jakiejś decyzji, nie róbcie po prostu tej osobie żadnej presji, nie wymuszajcie niczego, tylko dajcie się tym sprawom spokojnie dalej potoczyć. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą, to karty Tarota i obelisk kwarcu górskiego. Co dalej w miłości do końca tego roku? Zapraszam Was oczywiście na wróżby noworoczne, kochani. Już teraz w grudniu możemy stawiać karty na następny rok 2024. Zapraszam serdecznie. Co nowego w miłości? Co nowego w miłości do końca tego roku? Jakieś tutaj widzę też podjęcie decyzji, blokady. W przełożeniu mamy głupca, czyli ewentualnie nowy początek, ryzyko jakieś należy podjąć. Należy też się cieszyć, radować, żyć tu i teraz. Nie obciążać sytuacji. Jest i tak, tutaj widzę ciężko jakieś blokady. Tylko spróbować zaryzykować nowy początek, nowa szansa, wziąć to lekko, z lekkością po prostu do tego podejść.
Zabawowo. Tutaj mamy również podjęcie decyzji w drugiej grupie, czyli stoicie jakby między młotem a kowadłem. Nie wiecie, w którą stronę pójść, nie wiecie, co wybrać. Należy tutaj przemyśleć sprawy i podjąć działanie, ale oczywiście najpierw podjąć tę decyzję i konsekwentnie pójść za tą decyzją. Tutaj jesteście zablokowani, wasza osoba być może jest zablokowana, być może jest ogólna jakaś blokada w waszej relacji. Jesteście jakby tutaj w klatce mentalnej lub wasza osoba ukochana, bo to mogą być też zamienne energie. Może tutaj być totalna jakaś blokada, pułapka, klatka mentalna, nie możecie się ruszyć. Nie ma tutaj działania, nie ma tutaj jeszcze jakiejś właśnie decyzji. Jest tutaj być może jakiś lęk, tak, przed działaniem, przed podjęciem decyzji, ale musicie sobie coś wyjaśnić. Jest karta sądu, czyli przed sądem wyjaśniamy jakieś problemy, jakieś tutaj wyrzuty, zarzuty. Musicie porozmawiać i to wszystko wyjaśnić. Jeśli jest jakiś, nie wiem, rozwód, jakieś sprawy w sądzie, jakieś sprawy administracyjne do rozwiązania, to zróbcie krok, podejmijcie decyzję i zróbcie pierwszy krok do działania. Nie bójcie się, usuńcie te blokady, zacznijcie po prostu działać. Myślę, że tutaj są straszne właśnie jakieś problemy, blokady, lęki, coś jest między wami rzeczywiście, jakieś przeszkody, które musicie pokonać, wyjaśnić przede wszystkim, ale podejdźcie do tego troszeczkę lżej, tak, nie tak ciężko, nie zamykajcie się. Tutaj w miłości potrzebna jest troszeczkę jakiś polot, jakaś lekkość i nowa szansa. Po wyjaśnieniu tych wszystkich spraw, które was tutaj obciążają, które są rzeczywiście tutaj przeszkodą, po podjęciu decyzji macie nowy początek, nową szansę i po prostu próbę, nową próbę, którą powinniście zacząć i zaryzykować. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i zapraszam was, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i piszcie e-maila na wróżbę indywidualną, prywatną, osobistą. Do usłyszenia już wkrótce.